Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Urbana, ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 po bardzo, ale to bardzo długiej przerwie i witam was na serii od złotówki do gotówki. Może najpierw wam przedstawię maszyny, bo będzie to bardziej taka seria polska, a później wam powiem co i jak, dlaczego mnie nie było, co się wydarzyło. Także ogólnie mamy tutaj Ursusa 3110, będziemy sobie dzisiaj nim jeździć. I z pługiem Lenkena 3 skibowym obrotowym. Jest też Ursus 55 bez maski, bo trochę musiałem ją wyklepać, bo balot spadł na nią, także no troszeczkę się wydarzyło. I opryskiwacz, także mamy takie dwa traktory główne w gospodarstwie, także seria naprawdę będzie taka no polska. Od złotówki też, bo widzicie, mamy 1 euro, czyli potraktujmy to jako złotówka, tak? Czyli od złotówki do gotówki. To taki jakby zrywacz, ma mniej łap, ma łapy odjęte i tak bardziej sobie nie po ścielnisku jeżdżę, także fajnie nawet to robi, czasami się zapycha, ale daje radę. Obsypnik, trójka, przyczepa autosan, nie, ona ma dosyć dużą ładowność, chyba nie wiem, lepiej, chyba bodajże 8, albo nawet w porywach do 10 ton, także troszeczkę w miarę na nią wejdzie. Tutaj mam przyczepę Kronę 8-tonową, także ładna nówka, nieśmigana, ładna przyczepa w miarę. Na złomie naprawdę była, to już sobie kupiłem i fajnie naprawdę wygląda. Najbardziej mi się podobają właśnie te opony, są takie właśnie od Tira, także ładnie to wygląda. Nie wiem, czy też widzicie, wgrałem sobie shadery, także w miarę ta gra troszeczkę też lepiej wygląda. Wiadomo, tam czasami są jakieś lagi i ogólnie jesteśmy też na Bolusie V7.2. Mapa jest niby wydana, niby nie wydana, niby tam ktoś ją wykradł, ale można ją sobie ściągnąć, jest na paru forach wydanych, wystarczy sobie wpisać Bolusiowa V7.2 FS17 i macie tam na paru forach jest wydana, także można sobie ją pobrać, także jest to naprawdę fajna mapa, ale nie ma takich właśnie fajnych map, na którym właśnie mógłbym sobie fajną serię zrobić, a ta jest naprawdę fajna i właśnie sobie na niej teraz robię tą serię. Sadzarka Akpil. Jo? Czy nie? Tak, Akpil. Także będziemy sobie ziemniaki sadzić. Ogólnie czego jeszcze nie mamy, to nie mamy kombajnu do ziemniaków. Także on będzie w następnym odcinku się pojawi, to będzie Anna. Albo najpierw kopaczka, później sobie na tego. To będziemy Anny. Siewnik 2,7 metra, poznaniak, także zielony. Jakiś tam ruski rozsiewacz, też ze złomu, ładny. Odmaluje się kiedyś, także będzie fajnie wyglądał. Sipma, nowa bardziej taka. Nowszy model, ma to ładną budowę i w ogóle. Taka okrągła jest bardziej. Tutaj mamy kosiarkę, ogólnie nie mamy krów, ale... Ale właśnie mamy jedną łąkę, taką właśnie bardziej małą, ale trawę i wszystko sprzedajemy i słomę. I za to dostajemy też oborni. Bizon, stary, ale jeszcze naprawdę chodzi. Po dziadku normalnie. Także naprawdę jest fajny, widać jakby był spalony, ale to tam jest wytarte i trochę do oliwy i tak wiadomo, tak. Jeszcze naprawdę chodzi. Tam w rodzinie już jest kurde chyba z 10 lat. Albo nawet 20, także... Naprawdę ładny bizonik, jeszcze żadnej awarii nie było w tamtym sezonie, potem było trochę wymienione części. Rozrzutnik ładny w miarę, fajny rozrzutnik, chyba najlepszy jaki może, nie, najlepszy na pewno nie jest, ale jest to jeden z lepszych rozrzutników do farmingu, naprawdę podoba mi się. Tutaj nic nie mamy, właśnie jak mamy łąkę, to mamy też i zgrabiarkę taką polską właśnie fajną, 7-gwiazdową, no, 7 i właśnie będziemy sobie zgrabiać, to czasami do słomy to jest potrzebne, jak wiatr rozwali czy coś, także też ją sobie używam, bo to teraz różnie z tymi wiatrami, także ogólnie w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie taki jakby nieużytek zaorać, żeby właśnie dostałem w dzierżawie nieużytek, tam ziemia nie była ruszana w dobry rok. Nie jest tak źle, nie jest tak zapuszczony źle, ale jednak ziemia ta nie była ruszona przez rogi i trzeba ją ruszyć, później tam zasiać, nie wiem,
dlaczego też mnie nie było, no nie było mnie dlatego, że musiałem sobie to wszystko poukładać, zakończyłem właśnie współpracę z Jarkiem, także musiałem też zmienić serię, bo większość serii właśnie miałem z nim, dlatego też jest i ta seria, myślę, że to zrozumiecie. Nie, nie wiem, czy się ucieszycie lub nie, że wróciłem. Tam już zależy od was. No i jak to będzie wyglądało teraz? No teraz nie będzie taka aktywność jak kiedyś, że nie wiem, możemy się cofnąć 3 miesiące wstecz, jak na przykład miałem odcinki tak codziennie, a teraz będą odcinki z farminga gdzieś tak 3 razy w tygodniu. Chcę też Eurotracka nagrywać. Mam fajną naprawdę ciężarówkę. I ostatnio dużo sobie pograłem właśnie w ETS-a i fajnie się gra, także aż właśnie zachciało mi się nagrywać, także no co będzie? Będzie jeszcze jedna seria z Janko, właśnie już ją praktycznie mieliśmy nagrać, ale niestety się nie udało, bo mi się nagranie zepsuło, także odcinek już mieliście mieć w czwartek, a wy to oglądacie najprawdopodobniej w niedzielę. Jak mi się uda to wyrenderować i w ogóle. Także no zobaczymy, no miało być to wcześniej, miałem wrócić już dobry tydzień albo nawet dwa wcześniej, nie było mnie ponad miesiąc i chyba tydzień, także naprawdę no jest to sporo, ale teraz właśnie chcę wrócić i nagrywać te odcinki, także nie wiem, albo ta seria będzie dwa razy w tygodniu, albo tamta, albo ta i tamta będzie dwa razy w tygodniu, czyli farming 4 razy w tygodniu i raz ETS albo właśnie jakaś inna gra, jeszcze się zobaczy. Także no myślę, że jakoś to się ułoży, no bo jest naprawdę ciężko. Stałem troszeczkę na lodzie, bo wszystkie serie się rozsypały, ta seria właśnie z singla, co miałem 4 ary 2 hektary bodajże na lubelskiej, też się trochę zbugowało, bo mi się usunęły mody i no jest jak jest, niestety to już troszeczkę na mapy sobie porobiłem, bo robię mapę właśnie na to, będzie się później trzecia seria właśnie z tej mapy, co zrobię. Myślę, że będzie naprawdę fajnie, ale to dopiero za jakiś miesiąc, także właśnie troszeczkę jest do prac, także na razie sobie będziemy nagrywać tą serię i jeszcze właśnie z Janką bodajże. Zobaczymy. Mam nadzieję, bo teraz ostatnio gadałem z Janką, ale na pewno nagramy to w poniedziałek albo... Czyli kolejny odcinek będziecie mieli jakoś w środku tygodnia, środa, wtorek, może poniedziałek, czy poniedziałek nie, tak co drugi dzień chciałbym, żeby był farming, żeby nie było też. Też sporo czasu naprawdę muszę poświęcać na szkołę, bo chcę, żeby ten ostatni rok gimnazjum no, skończyć naprawdę na no, fajnej średniej albo właśnie coś w tym stylu, żeby przynajmniej nie zostać jeszcze raz w tej samej klasie, także no trzeba się trochę zająć tą szkołą. Na razie nie jest źle naprawdę. Jakoś to idzie, ale to jest dopiero początek, także jeszcze też testy gimnazjalne przede mną. Ale to dopiero za większe pół roku. Także myślę, że będzie nawet spoko. Też jakieś live'y chcę odpalać, wiadomo, że to nie będzie co tydzień, ale może co dwa tygodnie w niedzielę. Następny tygodnie na pewno już za tydzień chcę odpalić live'a, także właśnie z mapy, którą robię. Może chcielibyście jakiś taki filmik z mapy mojej, której robię właśnie, jak ona wygląda i co ona tam przedstawia. I nad czym tak długo też pracowałem, bo głównie się skupiałem nad mapą właśnie przez ten miesiąc. Także trochę mi się udało zrobić, jest to mapa, którą właśnie już robię od bardzo dawna, bo w styczniu zacząłem i później coś tam się popsuło i teraz właśnie znalazłem i przekopywałem tam parę linijek z innej mapy, właśnie to się naprawiło. Się po prostu zrobił czarny ekran, jak się wchodziło do GE, czyli Games Editor, i się po prostu czarny ekran robił, czyli coś tam się popsuło w linijkach, także naprawiło się to. I teraz w sumie kończę tą mapę. Tam już miałem sporo zrobione, ale teraz takie detale, jak nie wiem, jakiś tam stolik czy coś tam położyć, wiadomo, jakiś tam kamień, żeby to ładnie wyglądało, ale się teraz jest sporo do prac, bo do prac, no bo zostały pola, parę pól do porobienia, no trzy parę, nie wiem, jakieś 50 pól,
jest chyba 20 na razie na mapie. Także nie wiem, piszcie, czy chcielibyście na przykład taki odcinek prezentacyjny i tak co tydzień bym robił, co co dwa tygodnie coś się zmieniło na mapie. Nie wiem, czy chcielibyście takie coś też, właśnie coś fajnego, żeby właśnie nagrywać, bo ja nie mam żadnego pojęcia, co teraz nagrywać. Też ciężko się wczuć trochę w tego YouTube'a, także no... To nie jest za fajnie też, kurde... Jest troszeczkę lipnie. Też, nie wiem, ostatnio była wichura, także... Ostatnio, no tydzień temu. Xavery trochę też nabroił, także... No nie jest naprawdę za fajnie, nie wiem, z roku na rok coraz gorzej się dzieje. Jest naprawdę aż... Bo się płakać chcę czasami naprawdę, bo jak rok temu były burze, to ja już nie chcę... I co teraz będzie w tym roku, i co było teraz w tym roku, i co jeszcze będzie w następnym, to ja już naprawdę nie chcę, bo z roku na rok jest coraz gorzej. I właśnie ze żniwami i z tym wszystkim, także... Naprawdę ja nie chcę już wiedzieć, co będzie w następnym roku, bo... Przeczuwam, że następny rok już będzie naprawdę taki masakryczny. Bo z roku na rok jest... No coraz gorzej, tak sobie to ostatnio podsumowałem i siano nie wypaliło i nic nie wypaliło, także jest naprawdę do kitu. Pogoda jest taka, bo jest. Kurde. No lipa taka, że to nie jest to, co powinno być. Teraz nie ma być też szybka zima, także zobaczymy. Nie no, szybka i wczesna, nie? Niby tam niektórzy mówią, że 2 metry śniegu i takie tam, nie? Zima stulecia, ale wątpię. Chociaż może, no teraz tą pogodą to naprawdę jest różnie. Znowu jakieś tam wichury nadciągają nad Europę, ale to chyba do Polski nie dojdzie, mam nadzieję. Mam nadzieję, bo... No byłaby tragedia, tak? Dopiero co był tydzień temu jeden huragan, ten Xavery. Też naprawdę sporo narobił. Tam głównie to ze studowy, to u nas to tam gąsiory pozwalał, a te gąsiory tak spadały, to porozwalały dachówki i tam takie dziury są teraz w dachu na całej studole i naprawdę słabo. Kurde, naprawdę no to jest z roku na rok coraz gorzej i chyba lepiej już nie będzie. Tak mi się coś wydaje, trzeba się przygotować na to, bo tak, żniwa nie były jeszcze takie złe, no najlepsze też nie były. Tam pod względem plonów to nie było naprawdę najgorzej, ale pod względem pogody to było to masakryczne. Jestem naprawdę ciekawy, jaki będzie następny ten rok. Także sobie tutaj właśnie już zaoraliśmy prawie połowę. No już troszeczkę i będzie pół. W następnym odcinku chciałbym ruszyć ze żniwami, albo właśnie zobaczymy, jak tam ci tutaj, którym daję słomę. Właśnie tutaj, gdzie jest to gospodarstwo, daje mi słomę, oni mi dają obornik, kurzak od kur. I właśnie nie wiem, czy oni teraz mi dadzą, czy dopiero po żniwach, także nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie, albo w następnym żniwa, albo właśnie będę sobie przywoził ten obornik. Nie wiem, jak oni to tam zrobią, bo niby tam ma tir przywieźć, czy... Bo mają tira. I oni właśnie tirem wożą też ten kurzak. Albo sam będę musiał jechać przyczepami, jakieś tam mi wiszą na razie. Co sezon mi dają około 43 tony mają mi dać w tym sezonie, także zobaczymy, ile to właśnie mi dadzą. Może dadzą jakąś nadwyżkę, bo tam jeszcze mam parę balotów im do zawiezienia, także... No chciałbym te 50 ton minimum, tak? Żeby mi sprzedali. Sprzedali, no dali tego obornika, bo tu jest handel słoma, gnój, tak, także taki handel tu jest. Zobaczymy, czy mi wtedy dadzą. Oni tam mają tego od zarąbania, ale każdy... Także lecimy sobie dalej. Tutaj taki cypel jest. Naprawdę fajne pole, ale nie wiem czemu nie chciał nikt na nim robić. Ale jak nikt nie chciał, to ja sobie wezmę.
No i teraz będzie teraz troszeczkę ciężko, mamy 1 euro, tak, czyli 1 złotówkę. Dobra, załóżmy, że ten 1 euro to jest 1 złotówka, czyli mamy 1 złotówkę. No i teraz tak, następnego pewnie dnia już będzie mi pobierać za paliwo, za wszystko. Także będziemy troszeczkę na minusie, ale... Ale no... Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego, bo sprzedamy zboże, sprzedamy... też inne materiały, jak na przykład, nie wiem, siano, bo siano też będziemy sprzedawać. Za siano nic nie dostajemy, za siano dostajemy pieniądze, nie dostajemy obornika, tylko pieniądze, także coś myślę, że zarobimy. Jakoś właśnie wyjdziemy, żeby była ta gotówka, no bo będzie ciężko. No ale także teraz sobie zrobimy tutaj poprzeczniak. Najpierw tam by trzeba. Teraz tylko czekać też na dodatek bizona, że tak powiem, do farminga. To było, jak to było? Platinium chyba, jakoś tak to było. Do farminga, także na pewno będzie jakaś prezentacja, bo właśnie pieniądze z donate'ów pójdą na tą grę. Także dziękuję naprawdę wszystkim, którzy dali donate'a czy coś w tym stylu. To będę właśnie dziękował na takim tym odcinku, także na pewno użyjcie na moim kanale taką grę jak Pure Farm czy Cartoon Crops, jeśli wyjdzie, jeśli będę do tego czasu nagrywał. Także też naprawdę mam jakieś tam pomysły na ten, jakieś tam akcje w farmingu, coś takiego, ale no nie wiem, czy one wypalą. Na pewno chciałbym zrobić właśnie serię najlepszą, właśnie jaką od początku, kiedy założyłem ten kanał, chciałbym, żeby ona była. Przecież zakładając ten kanał, chciałem, żeby z myśląc o tej serii, o, tak to powiem. Ale niestety nie umiem robić map i tak wyszło, jak wyszło, ale teraz coś tam sobie grzebię i mam nadzieję, że mi się uda zrobić taką, no, odzorować tą wieś tak w miarę, bo nie chcę, wiadomo, wszystkiego robić, żeby to, bo za dużo domów wiesz, też troszeczkę jest, a nie chcę jakichś tam lagów ogólnie. Zaraz. Tą stronę. O, no. Też nie wiem jak... nie wiem, czy jakiś hejt pójdzie, czy coś, że nagrywa na bolusie WF7.2, ale nie wiem... z jakiego też powodu, no bo przecież bolusie WF7.2 jest wydane, nie wiem, czy ona była jakoś wykradnięta, czy coś. Nie wiem, jak to tam było, bo za dużo też czasu nie siedziałem w internecie i nie oglądałem za dużo też mapy Solids ostatnim czasem i nie wiem, czy tam ktoś wygra tą mapę, czy coś. Nie wiem, jak to wyszło, ale ostatnio sobie przeglądam Facebooka i ktoś dodaje tam zdjęcia z Borusiowa V7.2 właśnie na tle tego gospodarstwa i mówię, aż to kurde poczytam komentarze, nie? I tam się każdy pyta, daj link do mapy i tam gościu pisze, że jest wydana i że można sobie ją pobrać z LS nowinki. Właśnie ja szukałem na tych LS nowinki, nie mogłem znaleźć, także wpisałem sobie w Google, bo usiłowałem 7.2 FS17 i jeszcze mi wyskoczyło na dwóch forach, a teraz ostatnio patrzyłem, to już jest na trzecim, także... No nie wiem, czy jakiś tam hejt pójdzie, ale wylane mam. Każdy może sobie przecież pobrać tą mapę, więc... Nie wiem. Włączony mam ten. Robienie pola. Chyba. Teraz mam. Dobra. Także sobie trochę jeszcze pooramy i taki 20-minutowy odcinek myślę, że będzie ok. Mam nadzieję, że mi się to uda wyrenderować, bo ostatnio to jest jakaś masakra. Przez długi czas nie używałem właśnie programów. Jakby Fraps też mi bugował te shadery, bo straszne lagi były. FPS-y to mi spadały cały czas do 2 FPS-ów i to było naprawdę coś kosmicznego. Ogólnie te pole, nie wiem też, czy jest te pole naprzeciwko, czy ktoś się nim zajmuje? Halo? Bo jeśli nie, to ja chętnie sobie wezmę, nie wiem, nawet mamy pól, ale tak myślę, że 6 pól do 7 mi starczy, bo też będę jakieś tam ziemniaki sadził, także troszeczkę tych pól chciałbym mieć. Bo na pewno chcę zrobić akcję ziemniaki i w następnym sezonie będziemy sobie w braki siać.
ale ziemniaki na pewno chciałbym, żeby były. Właśnie kopaczkę wezmę na razie, a później będę robił. Bo w następnym odcinku pojedziemy ten obsypnikiem ziemniaki zrobić. To jest naprawdę, też by była ciekawa akcja. No myślę, że w następnym odcinku polecimy sobie obsypnikiem zrobić ziemniaki i tyle. Bo fajna akcja, bo tak jeszcze nie widziałem na YouTubie, także no polecimy sobie zrobić. A później dopiero w następnym, w trzecim odcinku będą żniwa i później wykopki dopiero. Czy po żniwach, no wiadomo, jeszcze pasowanie, złożenie balotów, rozwóz obornika i takie to sprawy, nie? Ale... I później siano kosy, ojej, także jeszcze się pobawimy, a pobawimy tutaj. Ale chyba najpierw jeszcze będzie też przywóz obornika stamtąd, bo nie chciałbym... Właściwie zaraz sobie podjadę spytać, kiedy właśnie mi przywiozą, kiedy mam przyjechać po ten obornik, to bo telefonu do nich nie mam, to mi powiedz to powiedzą i tyle. Jak mi powiedzą, że mam przyjechać jutro, to przyjadę jutro. Także myślę, że też fajna akcja będzie, taki przywóz obornika. Na swoje przyczepy, właśnie nie wiem, jak to będę ładował, czy na swoje, czy ja do sąsiada pożyczę przyczepy. Ja chyba pojadę do sąsiada. Ale zależne. Dobra, V. Obrócimy sobie pług. Traktor jest fajny, tylko szkoda, że nie ma... On nie chodzi jak się stoi, bo jak się stoi, to on po prostu nie ma dźwięku, ale... I to nie przeszkadza, naprawdę. Przynajmniej paliwa nie bierze, oszczędny jest. To jest naprawdę inteligentny traktor. O, to jest teraz opisane i niby chodzić. Chodzi, ale... Ale nie chodzi, o. Nie bierze paliwa, o. Chyba mi dopiero 2 litry spalił, tak naprawdę oszczędny traktorek. A nie wiem, ile miał na początku. Dobra, także nie wiem, już mamy chyba tam 20 coś minut, także... Myślę, że się podobało i że... No, że fajnie, że wróciłem, że jednak będziemy sobie właśnie taką fajną serię nagrywać i fajne akcje będą, także jeśli się podobało, możecie zostawić tą łapkę i zobaczymy, ile was jeszcze zostało na tym kanale, bo troszeczkę może was sobie troszeczkę poszło, pewnie popatrzyliście, o nie, wrzuca filmów, to sobie idę do innego, nie? Ale myślę, że jakaś tam część was na mnie czekała, także łapka, subik, komentarz i ogólnie jeszcze możecie wbijać do Janka, bo u niego już jest właśnie pierwszy odcinek z serii z Mazur, także wbijajcie i trzymajcie się na razie do kolejnego odcinka z tej serii, hej!